Nawet najbardziej prawidłowo zbudowany dom oddaje ciepło do otoczenia. Łatwo sobie wyobrazić, że dużo ciepła może się wydostawać przez ściany, okna lub dach. Trzeba jednak pamiętać, że przedostaje się ono także do ziemi, na której stoi dom. Przez podłogę parteru i ściany piwnic ucieka do gruntu nawet 8% ciepła. Fundament to najważniejszy element konstrukcji budynku. Składa się on z ławy fundamentowej, na której opierają się ściany fundamentowe. Izolacja cieplna ścian fundamentowych musi być wyprowadzona ponad poziom gruntu. W budynkach z piwnicą ocieplenie powinno sięgać ławy fundamentowej i mieć minimum 10 cm grubości. Można z niego zrezygnować jedynie pod warunkiem, że ściany zostaną zbudowane z materiału, który sam w sobie jest dobrym izolatorem cieplnym na przykład z bloczków keramzyto-betonowych. Zarówno ściany, jak i ława fundamentowa powinny być także zabezpieczone przed wilgocią. Jeśli piwnica nie jest ogrzewana, to nie trzeba ocieplać w niej podłogi. Zaleca się ocieplenie ścian piwnicy, ale jeśli z tego też chcemy zrezygnować, dobrze jest wprowadzić izolację ścian zewnętrznych przynajmniej 50 cm poniżej poziomu gruntu. Konieczne jest też solidne ocieplenie stropu nad piwnicą. Obecnie wiele budynków buduje się bez podpiwniczenia. Podłoga w takim domu znajduje się bezpośrednio na gruncie. Powinna być ona zatem starannie zabezpieczona przed wilgocią oraz przed ucieczką ciepła z budynku do gruntu. Warto pamiętać o tym, że to w podłodze najczęściej umieszcza się instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody. Odpowiednia termoizolacja podłogi na gruncie ograniczy także straty ciepła z tych instalacji. Podłoga na gruncie powinna składać się z następujących kolejno ułożonych warstw: Podłoże ze żwiru lub piasku. Warstwa betonu. Izolacja przeciwwilgociowa. Izolacja termiczna, która powinna mieć co najmniej 10 cm grubości. Szlichta betonowa. Warstwa wykończeniowa, czyli posadzka. Wybierając materiał do ocieplenia naszego domu, warto zwrócić uwagę na współczynnik przewodnictwa ciepła, oznaczany symbolem lambda i wyrażany w watach na metr kelwin. Im jego wartość jest niższa, tym dany materiał gorzej przewodzi ciepło, a zatem lepiej izoluje. Współczynnik przenikania ciepła dla podłóg na gruncie nie powinien być większy niż 45 setnych wat na metr kelwin. Najczęściej stosowane materiały do ocieplenia podłogi to polistyren ekstrudowany XPS, współczynnik przewodzenia ciepła lambda w granicach od 32 000 do 38 000 W na metr Kelvin oraz wełna mineralna. Współczynnik przewodzenia ciepła od 39 000 do 41 000 W na metr w budownictwie energooszczędnym i pasywnym należy stosować materiały o jak najlepszych parametrach technicznych. Często trzeba za nie zapłacić więcej, ale dzięki temu w przyszłości można zaoszczędzić energię i płacić niższe rachunki za ogrzewanie. Warto pamiętać o tym, że kiedy już wybudujemy dom, docieplenie fundamentów może być trudne, a nawet niemożliwe. Warto więc już na etapie budowy zabezpieczyć się przed ucieczką ciepła do gruntu i odpowiednio ocieplić fundamenty i podłogi.